Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia dorocznych nagród sportowych za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2020 roku. W uroczystości udział biorą gospodarz dzisiejszego spotkania, zastępca prezydenta miasta Białegostoku pan Rafał Rudnicki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Witam zawodników oraz trenerów białostockich klubów sportowych. Witam przybyłych przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, prezydent miasta Białegostoku decyzją z dnia 23 marca 2021 roku przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach najlepszy młody sportowiec, najlepszy trener, najlepszy sportowiec, zasłużony dla białostockiego sportu nagroda za całokształt działalności sportowej. Pula nagród to 67 tysięcy złotych. Dziś laureaci odbiorą listy gratulacyjne i statuetki, a w najbliższym czasie na ich konta wpłyną nagrody pieniężne. Bardzo proszę osoby nagrodzone lub ich przedstawicieli o podchodzenie do pana prezydenta w kolejności wyczytywania. W kategorii najlepszy młody sportowiec nagrodę otrzymują Aleksandra Anna Szutko, zawodniczka klubu sportowego Kaliber, strzelectwo sportowe, nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. W zastępstwie nagrodę odbierze trener klubowy zawodniczki pan Paweł Pietruk. Osiągnięcie zawodniczki w 2020 roku to pierwsze miejsce strzelanie pneumatyczne indywidualne i trzecie miejsce strzelanie pneumatyczne drużynowo na Mistrzostwach Europy Juniorów we Wrocławiu. Pierwsze miejsce konkurencja KPN Mix karabin pneumatyczny na Mistrzostwach Polski Seniorów we Wrocławiu i dwa razy drugie miejsce i trzecie miejsce w strzelaniu na Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy. Pani Gabriela Topolska, zawodniczka łyżwiarskiego klubu sportowego Juwenia Białystok Short Track, nagroda w wysokości 4 tysięcy złotych. Osiągnięcia zawodniczki w 2020 roku to 6 miejsce sztafeta 2 km, 11 miejsce bieg na 1500 metrów, 12 miejsce na 1000 metrów i 14 miejsce na 500 metrów na Mistrzostwach Świata Juniorów w Bromio we Włoszech. Pierwsze miejsce sztafeta 3 km i dwa razy drugie miejsce na 1500 metrów i 1000 metrów na Mistrzostwach Polski Seniorów w Białymstoku oraz 7 razy miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Tomaszowie Mazowieckim. W kategorii... No koniecznie. W kategorii najlepszy trener nagrodę otrzymują pani Urszula Kamińska, trener short track w łyżwiarskim klubie sportowym Juwenia Białystok. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Zawodnicy trenowani przez panią Urszulę Kamińską zdobyli w 2020 roku następujące medale w zawodach rangi mistrzowskiej. W Mistrzostwach Europy w Debreczenie na Węgrzech trzecie miejsce Natalii Maliszewskiej w biegu na 500 metrów. I w Mistrzostwach Polski Seniorów tutaj cały przekrój i worek medali zarówno w sztafecie, jak i w biegach na 1500 metrów, na 1000 metrów. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy pana Dariusza Kuleszę, trenera short track w LKS Juwenia Białystok. Nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Zawodnicy trenowani przez Dariusza Kuleszę zdobyli w 2020 roku medale w zawodach rangi mistrzowskiej w Mistrzostwach Polski Seniorów w Białymstoku i w Młodzieżowych Mistrzostwach Polskich w Białymstoku. Są to oczywiście pierwsze miejsca w biegach na 500 metrów, na 1000 metrów w wieloboju, również w sztafetach mężczyzn. Pan Paweł Pietruk, trener strzelectwa sportowego w klubie sportowym Kaliber Białystok, nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Zawodnicy trenowani przez pana Pawła Pietruka w 2020 roku uzyskali pierwsze miejsce strzelanie pneumatyczne indywidualnie i trzecie miejsce strzelanie pneumatyczne drużynowo Aleksandry Szutko na Mistrzostwach Europy Juniorów we Wrocławiu. Pierwsze miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny Aleksandry Szutko na Mistrzostwach Polski Seniorów we Wrocławiu, a także na Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy, Seniorów we Wrocławiu pana Michała Chojnowskiego i wiele, wiele osiągnięć.
kategorii najlepszy sportowiec nagrodzeni zostali pani Natalia Maliszewska, zawodniczka short track LKS Juwenia Białystok. Nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych. W 2020 roku zawodniczka zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal na dystansie 500 metrów, szóste miejsce na 1000 metrów i szóste miejsce w wieloboju na Mistrzostwach Europy Seniorów w short tracku w Debreczynie na Węgrzech oraz 6 razy pierwsze miejsce w sztafecie 3 km, sztafecie 2 km, w biegach na 1500, 1000 metrów, 500 metrów i w wieloboju na Mistrzostwach Polski Seniorów w short tracku w Białymstoku. Pan Rafał Anikiej, zawodnik short track w LKS Juwenia Białystok, nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Osiągnięcia zawodnika to szóste miejsce w biegu na 500 metrów, dziesiąte na 1000 metrów, trzynaste na 1500 metrów i dziesiąte w wieloboju na Mistrzostwach Europy Seniorów w short tracku w Debreczynie na Węgrzech. Cztery razy pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w short tracku w Białymstoku, dwa razy pierwsze miejsce i dwa razy trzecie miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Białymstoku. Pani Katarzyna Jankowska, zawodniczka klubu sportowego Podlasie, nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Osiągnięcie zawodniczki to 29 miejsce indywidualnie i 7 miejsce drużynowo na Mistrzostwach Świata Seniorów w półmaratonie w Gdyni, dwa razy pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 10 km w Karpaczu i w biegu na 5 km we Włocławku. Pan Marek Czajkowski, strongman, nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Osiągnięcie zawodnika to drugie miejsce w eliminacjach do Arnold Classic Open w Białymstoku, czwarte miejsce na Pucharze Narodów Strongman w kategorii Open w Gniewkowie, czwarte miejsce na Pucharze Narodów Strongman w kategorii Open w Toruniu, drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Strongman do 105 kg w Świebodzinie i piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Open Strongman w Inowrocławiu. Kategorii zasłużony dla białostockiego sportu, nagroda za całokształt działalności sportowej, nagrodę otrzymuje pan Janusz Bielawski, prezes Łyżwiarskiego Klubu Sportowego Juwenia Białystok. Nagroda w wysokości 8 tysięcy złotych. Panie Januszu, zapraszam tutaj, ponieważ lista pana osiągnięć jest tak duża, że pan Janusz Bielawski rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 22 w Białymstoku w 1986 roku. Trzy lata później jego zawodniczki wygrały Igrzyska Wojewódzkie w błękitnej sztafecie, a w 1990 roku szkoła wygrała w województwie wszystkie zawody w łyżwiarstwie, jazda szybka dziewcząt i chłopców, błękitną sztafetę i złoty krążek. W latach 1990-95, reprezentując województwo podlaskie, wychowankowie Janusza Bielawskiego zdobyli w zimowych ogólnopolskich igrzyskach młodzieży szkolnej 84 medale, 39 złotych, 22 srebrne i 23 brązowe. W 1992 roku Szkoła Podstawowa nr 22 przejęła sztuczne lodowisko w Białymstoku. Wykonany został remont agregatów chłodniczych, wymiana części rur chłodniczych oraz sprowadzona została maszyna do konserwacji lodu Rolba. W 1997 roku Janusz Bielawski współuczestniczył w utworzeniu pierwszej w Białymstoku Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którą tworzył 13 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 22. W 2002 roku Janusz Bielawski uczestniczył w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City jako trener pierwszego olimpijczyka z Białegostoku w short tracku, Krystiana Zdrojkowskiego. W 2011 roku założony został Łyżwiarski Klub Sportowy Juwenia Białystok, w którym do dziś pan Janusz Bielawski pełni funkcję prezesa. Według Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego jest to najlepszy klub łyżwiarski w Polsce. Ponadto LKS Juwenia corocznie znajduje się w pierwszej dziesiątce klubów w Polsce w systemie sportu dzieci i młodzieży. Od 1994 roku rozgrywane są w Polsce zawody w short tracku. Od tego czasu zawodnicy zdobyli już 2147 medali, w tym 803 złote, 694 srebrne i 650 brązowych. Brawo, brawo, zdecydowanie brawo. Z
Sekcja łyżwiarska stworzona w Białymstoku przez Janusza Bielawskiego wychowała 7 uczestników zimowych Igrzysk Olimpijskich. Są to Krystian Zdrojkowski, Dariusz Kulesza, Patrycja Maliszewska, Paula Bzura, Jakub Jaworski, Natalia Maliszewska i Bartosz Konopko. Janusz Bielawski jest głównym organizatorem wszystkich zawodów łyżwiarskich w Białymstoku. Za swoją działalność w sporcie otrzymał szereg odznaczeń państwowych. Gratulujemy jeszcze raz. Szanowni Państwo, w tej chwili o zabranie głosu poproszę zastępcę prezydenta miasta Białegostoku, pana Rafała Rudnickiego. Szanowni Państwo, może rozpocznę nietypowo. Przede wszystkim chciałem przeprosić za nieobecność pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, ale także i on zmaga się z COVID-em, więc pamiętajmy o tym, żeby się szczepić. Chociaż szef był zaszczepiony, to także niestety zachorował, ale pamiętajmy o tych szczepieniach. Natomiast wszystkim chciałem pogratulować wszystkim obecnym tutaj sportowcom, trenerom, działaczom. Ten dzisiejszy dzień to wasze święto. A sukces w sporcie nie jest sprawą prostą. Nie tylko dlatego, że na podium są tylko 3 miejsca. I ten, który jest 4, to już tego sukcesu nie ma, no bo mówi się, że dopiero 4. Chociaż tak naprawdę 4., 5., 6. i kolejne miejsca wcale nie są takie złe. Nie są takie złe, dlatego że wiemy, że ten sukces w sporcie, tak jak powiedziałem, nie jest sprawą prostą, bo wymaga od bardzo wielu czynników. Oczywiście podstawowym jest wysiłek włożony w trening, w przygotowanie, w to, by na zawodach zaprezentować się jak najlepiej. I wiemy doskonale, jako miasto Białystok, ile trudu, wysiłku wkładacie w to, by te wyniki były jak najlepsze. Ale z drugiej strony jest też ten taki czynnik, czy też czynniki, na które wpływu nie macie. Przygotować się zawsze można, ale później dochodzi do różnych sytuacji. Patrzę na short-trackowców, to akurat wy chyba o tym wiecie najlepiej. A to ktoś podetnie, a to się upadnie, a to coś się wydarzy na tafli lodowej i ten wysiłek wielomiesięczny idzie na marne. Dlatego zawsze ze spokojem patrzę na wasze starty, na starty zawodników, bo wiem, że nawet jak jesteście super przygotowani, to może się wydarzyć coś, co nie pozwoli na zdobycie medalu. Ale to wcale nie znaczy, że nie jesteście rewelacyjni, że nie jesteście świetni, że świetnie nie reprezentujecie Białegostoku. Za każdym razem to robicie, gdy startujecie na stadionach, na lodowiskach, w zawodach w kraju i za granicą. Cieszę się niezmiernie, że udało się zgromadzić tutaj tak fantastycznych sportowców. Na początku usłyszeliście, że te nagrody były przyznane bodajże w marcu, ale dopiero teraz udało się zgromadzić praktycznie wszystkich, bo wszyscy z was, a to gdzieś trenują, a to gdzieś startują i dogranie tych kalendarzy nie jest sprawą prostą. Cieszę się niezmiernie, że tak wielu mamy tutaj reprezentantów Juweni. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, trenerzy Urszula Kamińska, Dariusz Kulesza, prezes Janusz Bielawski, Rafał Anikiej wymieniłem, tak? Już zaczynam powoli zastanawiać się, czy wszystkich... Rafał Anikiej. Wszyscy oni startują w short tracku. Wiemy doskonale, że waszymi kluczowymi zawodami są Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, zimowe Igrzyska Olimpijskie. I powiem tak, że bez względu na to, czy uda się zdobyć te podium, czy się tego podium nie uda zdobyć, to dla nas i tak to, że będziecie tam startować, jest sprawą wielką. Wielką, bo promujecie w ten sposób nasze miasto, bo pokazujecie się z jak najlepszej strony. A tak jak powiedziałem, to czy uda się zdobyć podium, to w wielu przypadkach nie zależy tylko i wyłącznie od was, ale często zależy od tego przypadku. Cieszę się, że też z nami są inni sportowcy, chociażby Marek Czajkowski, za którego zawsze trzymamy kciuki, gdy podnosi ciężkie rzeczy. Cieszymy się, że jest Katarzyna Rutkowska, która tak fantastycznie biega. Ostatnio chyba udało się pobić, jeśli mi pamięć nie myli, rekord w biegu godzinnym. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No i zawsze nas fantastycznie reprezentuje. Cieszę się, że jest pan trener Pietruk, trener pani Aleksandry Szutko, której z nami tym razem nie ma, która reprezentuje strzelectwo sportowe, że jest pan Dariusz Kulesza,
Wszyscy tworzycie fantastyczną sportową rodzinę naszego miasta. Jesteście fantastycznymi ambasadorami, chociaż ten tytuł to na razie ma tylko i wyłącznie Natalia, ale myślę, że tak naprawdę wszyscy fantastycznie reprezentujecie nasz Białystok. Szanowni Państwo, mam taką znajomą, która mnie pyta, jak to w tym Białymstoku robicie, że udaje się osiągać takie sukcesy. To z jednej strony staramy się wspierać sportowców, a z drugiej strony pamiętamy też o tej bazie sportowej. Ta akurat znajoma jeździ na łyż w rolkach i często mówi do mnie, że słuchaj, że gdybym może mieszkała w Białymstoku, to też bym osiągała sukcesy, bo macie fantastyczne ścieżki rowerowe, na których można chociażby jeździć na łyż w rolkach. Macie lodowisko, co prawda mogłoby być trochę lepsze, bo mogłoby być na nim troszeczkę, podkreślam, cieplej. Ale jako miasto robimy wszystko, żeby te warunki, które dla Was stwarzamy i od strony bazy sportowej, i od strony finansowej, bo to też jest ważne, bo tak naprawdę we współczesnym sporcie bez pieniędzy trudno jest egzystować, trudno jest funkcjonować, żebyście mieli zapewnione. I to jako miasto staramy się robić i staramy się w jakiś sposób taką malutką chociaż cegiełkę na tych dwóch polach, polu bazy sportowej i polu finansowym dokładać. I wierzę, że w przyszłym roku będziemy mieli okazję spotkać się z częścią z Was ponownie, by cieszyć się z sukcesów, które uda się zdobyć w kolejnym roku. Więc raz jeszcze gratulacje w imieniu moim własnym, jak również prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego. Szanowni Państwo, w imieniu nagrodzonych głos zabierze pan Janusz Bielawski. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich nagrodzonych bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy. Gratuluję wszystkim z wszystkich dyscyplin sportowych. Ja dzisiaj również otrzymałem nagrodę, za którą bardzo dziękuję i bardzo mi miło, że tą ostatnią nagrodę z miasta otrzymałem w takim fajnym towarzystwie wspaniałych zawodników, trenerów, akurat short tracku. Proszę Państwa, no przeczytano to, co udało mi się zrobić. Faktycznie to zajęło 35 lat, bo akurat mija 35 lat pracy mojej w Białymstoku. 35 lat temu miałem za zadanie nauczyć kogoś jeździć na łyżwach krótkich. W tej chwili są medaliści mistrzostw świata, prawda, mistrzostw Europy. Są najlepsi trenerzy w Polsce, którzy ich prowadzą. To są moi wychowankowie. Mam pełną satysfakcję ze swojej pracy i z tego, co osiągnęliśmy. Natomiast na pewno nie udałoby się nigdy tego osiągnąć, gdyby nie wspaniała pomoc władz miasta. Zawsze ją otrzymujemy, o co się nie zwrócimy. Panowie prezydenci we wszystkim nam pomagają. Ogromne podziękowania i myślę, że tą pracą, tymi osiągnięciami spłacamy również ten kredyt, który dostajemy i wspomaganie w tych osiągnięciach. Natomiast we wszystkich dyscyplinach dojść do tych wielkich wyników jest ogromna praca i jeszcze raz gratuluję również dla innych dyscyplin sportu, które dzisiaj też są nagrodzone. Natomiast proszę Państwa, to są nagrody, które w jakiś sposób doceniają wysiłek zawodników. Wszyscy są na pewno szczęśliwi, że są docenieni i będą robili wszystko, aby w następnych latach również taką nagrodę otrzymać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeszcze, ponieważ odbyło się stulecie Polskiego Związku Żywiarstwa Szybkiego, a nikt z prezydentu Białegostoku nie był, więc mam okolicznościowy upominek dla pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy wręczenie dorocznych nagród sportowych za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 roku. Osoby nagrodzone zapraszam do wspólnego zdjęcia. Już teraz dziękuję wszystkim za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję.